Poglądy ariańskie Piotra Zgoniądza. Zakończenie. Tematyka ariańska pełna jest wciąż niezbadanych i godnych rozwinięcia wątków. Przyjrzenie się poglądom Piotra Zgoniądza i późniejsze zestawienie wyników badań z dostępnymi materiałami, ukazuje, że o ile historia ruchu braci polskich jest przedstawiana dość szeroko i dokładnie, o tyle zapatrywania teologiczne przedstawicieli tej mniejszości religijnej z powodu licznych uproszczeń stosowanych przez historyków, bywają nierzadko przeinaczane. Jak sądzę, autor traktatu, o trzech, z pewnością nie podpisałby się pod wnioskami Janusza Tazbira, Lecha Szczuckiego czy Konrada Górskiego w sprawie swych zapatrywań na jedność Boga czy Boskość Chrystusa. Niezrozumienie Gonezjusza przez badaczy wynika, jak wykazuje niniejsza praca, z różnych podstaw egzegezy biblijnej. Zdaje się, że historycy i badacze rozwoju idei mylą się, przyjmując, że podstawowe założenia XVI wiecznego arianizmu są tożsame z nurtem ponicejskim chrześcijaństwa i stanowią jedynie stopniowe zmiany tego spojrzenia. Tak na przykład w kwestii trójcy świętej, gdzie ewolucja ta przedstawiana jest jako przejście z pozycji trynitarskich, poprzez tryteistyczne i dyteistyczne, aż po unitariańskie. Powodem takiego ujęcia tematu jest prawdopodobnie nieznajomość nauk Michała Serveta, prekursora polskiego arianizmu XVI wieku którego hermeneutyka jest oryginalna i sięgająca do nauczania pierwszych dwóch wieków chrześcijaństwa, zwłaszcza w jego formie najbliższej judaizmowi, z którego wywodzi się przecież ta nowa uniwersalna religia. Zarówno hiszpański reformator, jak i jego kontynuatorzy, kiedy mówią o najwyższym Bogu, zawsze na myśli mają Boga Ojca, Jahwe. Jedynego Boga Żydów. To podstawowe założenie, płynące choćby z biblijnej modlitwy Szema Izrael, hebrajski, tu są znaki hebrajskie, słuchaj, Izraelu, niesie z sobą wiele konsekwencji. Mianowicie, inne jest rozumienie takich słów jak hebrajskie Elohim czy greckie Theos, które w czwartym wieku naszej ery, po Soborze w Nicei. Jednoznacznie utożsamiać zaczęto z Absolutem. Nie tak interpretowali je w swoich dziełach starożytni apologeci greccy jak Tertullian, Justyn Męczennik czy Orgenes, i w inny sposób terminami tymi posługiwali się bracia polscy. I tak na przykład nazywanie przez Piotra zgoniąca syna, Bogiem, Elohim, Tcheos. Nie czyniło go zgodnie z serwetiańską egzegezą równym owemu jedynemu prawdziwemu Bogu, Ojcu, to jest temu, który nie ma początku i nie uzyskał swej boskości od kogoś innego. Otwiera się obecnie, za sprawą publikacji Mariana Hillara i Antoniego Bazzarda, niezwykle ciekawe pole badań dotyczących genezy poglądów unitariańskich, Wzajemnego powiązania poglądów pierwszych wspólnot chrześcijańskich, przednicejskich myślicieli, Ariusza z Aleksandrii, i z drugiej strony, Michała Serveta, koła z Wiczenzy, czy polskich Harjan XVI-wiecznych. Jest to jednak zadanie dla historyków i religioznawców. Domeną badaczy literatury staropolskiej powinno zaś być dokładne zgłębienie posiadanych tekstów, a tych płodni pisarze innowierczy stworzyli bardzo wiele. Jest sporo napisanych w języku polskim traktatów wymagających znacznie głębszego opisania. Kilka problemów, przed którymi warto stanąć, to choćby wpływ nauczania Michała Serweta na poszczególnych autorów, Różnice w nauczaniu tzw. dyteistów litewskich, małopolskich i kujawskich, a przy okazji odrzucenie mylącego nazewnictwa, oraz poglądy anabaptystyczno-unitariańskie Marcina Czechowica i Jana Niemojewskiego wraz z ich ewolucją. Równie ciekawe byłoby przyjrzenie się społecznym zapatrywaniom Piotra Zgoniądza niestety zachowanych głównie w pismach polemizujących z nim myślicieli, m.in. Szymona Budnego. Powyższa praca nie wyczerpuje żadnego z podejmowanych tematów, stanowiąc raczej zachętę do dalszych badań. Gonezjusz już w swoich dziełach przedstawia się jako wielki uczony i znawca Pisma Świętego. Widać jak silnie zainspirowały go poglądy teologiczne Michała Serveta i nauczanie społeczne Anabaptystów, lecz wyraźna jest też niezależność myślenia i ogrom własnych przemyśleń oraz interpretacji pisma. Jest wielką radością dla autora, że może rzucić nieco więcej światła na tę niezwykle ciekawą postać a także proces kształtowania się ideologii unitariańskiej. Poza dogłębną analizą poglądów Piotra, zgoniąca jako szczególnie może aktualny temat, zainteresuje czytelnika najkrótszy rozdział poświęcony zagadnieniu chrztu. Traktat o ponurzaniu chrystyjańskim wydaje się z trzech opublikowanych w 1570 roku najczystszy, najlepszy co do formy. A dzięki przekonującym argumentom, nawet obecnie stanowi interesujący wkład w dyskusję o tym problemie. Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.